Witam serdecznie. Najbardziej spostrzegawczy z naszych widzów wiedzą już, skąd nadajemy tę relację. To można wyczytać na mojej koszulce. Oczywiście z Dębna. Odbywa się tutaj Puchar Polski w triatlonie, organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zapraszamy Państwa na relację z tej niezwykłej imprezy. Zgodnie z decyzją sędziów można wprowadzać rowery do boksu rowerowego. Także bardzo proszę, tutaj od strony tej trasy biegowej, od strony kościoła, bardzo proszę, można wprowadzać rowery do boksu rowerowego. To już jest obcane. Jeszcze gwiazdkę tam proszę. I nogi. Na łąski, a nie ręce. Zapraszam. Rozmawiam z dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębnie, Stanisławem Lenkiewiczem. Który to jest triatlon w Dębnie? Jakie będą podziały na kategorie wiekowe? No jest to już 11 triatlon, czyli historia triatlonu w Dębnie przebiega prawidłowo. Zaliczyliśmy pierwszą dychę, to jest kolejna dycha rozpoczęta. Startują tutaj wszystkie kategorie wiekowe, czyli od juniorów do weteranów. Myślę, że najciekawsze starty będą nad wodą. Dystanse pływane przez poszczególne kategorie wiekowe to są od 150 metrów do 600 metrów. Czyli myślę, że tutaj kibice będą mieli dużo zabawy. Tak, czyli od 150, jak podejrzewam, to ci najmłodsi zawodnicy, ci najbardziej zaawansowani sportowo, 600 metrów. Jakie odległości będą musieli zawodnicy pokonać na rowerach? Na rowerach także, w zależności od kategorii wiekowych. Najstarsza kategoria wiekowa jest 15 km, jest 8 km i są 2 km. Czyli wiemy już, jak jest z pływaniem i z rowerami. I później proszę jeszcze powiedzieć mi, jakie są dystanse biegowe. 1, 3 i 5. 1 km, 3 km i 5. I teraz jak to wygląda od strony takiej organizacyjnej, może nie tyle organizacyjnej, jak to przepisy regulują? Zawodnik wychodzi z wody, czy tutaj po wyjściu z wody się od razu ubiera, czy też po prostu biegnie tak, jak wyszedł z tej wody do tego roweru? Jak to wygląda? To znaczy, pierwszej jest pływanie, po wyjściu z wody zawodnicy dochodzą tutaj do strefy zmian, tam mogą mieć buty, które mogą sobie zmienić, dobiegają do strefy zmian głównej, czyli tam gdzie są rowery, znajduje się to wszystko w okolicy Placu Konstytucji, tam zakładają buty rowerowe, biorą rowery, jadą rowerem, kończą rower, zmieniają znowu buty na biegowe i kończą biegiem. I kończą biegiem. Załóżmy, że zawodnikowi bardzo zależy na czasie. Chce na przykład pobić rekord życiowy. Czy regulamin dopuszcza, aby na ten rower wskoczył tylko w butach i w tym stroju do pływania? Bez koszulki na przykład. Czy musi się ubrać? Zawodnik musi być ubrany kompletnie, tak jak przewidują przepisy. Co prawda niektórzy jeżdżą w piankach. Bo co prawda dzisiaj pianek nie będzie, bo temperatura wody jest około 25 stopni. Pianki są dopuszczane, jeżeli temperatura wody jest mniejsza jak 19 stopni. Czyli generalnie jeżdżą w swoich strojach kolarskich. Już w tej chwili wiemy, że to rozpoczęcie się nieco opóźni, ale to tylko dlatego, że czekamy na wszystkich zawodników, niektórzy jeszcze dojeżdżają. W takim razie powiedzmy może, skąd tutaj do Dębna przyjechali zawodnicy? Jakie regiony Polski reprezentują? No to znaczy powiem tak, że najwięcej zawodników jest tutaj z naszego regionu. Szczecin ma mocny klub triatlonowy, ale generalnie zawodnicy są i z Głogowa, no praktycznie z całej Polski. Dlatego musimy poczekać. Oto widzimy zawodnika z Gryfina, czyli no przekrój jest szeroki. No tak, bo jest to Puchar Polski, czyli mogą przyjeżdżać zawodnicy z terenu całego naszego kraju. Ile to będzie trwało? Powiedzmy, że zacznie się to za jakiś czas.
W sumie ile godzin będzie trwało od momentu, kiedy pierwsi zawodnicy wskoczą do wody, do momentu, kiedy będziemy mogli podziwiać ich na podium? Dekoracje przewidujemy na około godzinę 15:30, ale to może być, opowiedzmy, tam parę minut w jedną, w drugą stronę, po prostu no, w zależności od poziomu zawodników, od przygotowania. I to nie tych pierwszych, a tych ostatnich. Po prostu wszyscy muszą skończyć. No i dopiero potem będziemy robili te dekoracje. Jeszcze myślę, że warto taki aspekt sportowy, wydolnościowy poruszyć, bo ja mam świadomość, mimo że nigdy nie uprawiałem triatlonu, że najtrudniejsze są to takie no, przejścia z wody, potem na rower, bo to inne grupy mięśni pracują. Inne grupy mięśni, tak a potem to sobie wyobrażam, że jeszcze trudniej z tego roweru, no bo ja jeździłem rowerem dosyć dużo odległości, też biegami. Pamiętam, że jak się z roweru po długiej jeździe rowerem próbowało biegać, to ten bieg na początku był strasznie taki jakiś drętwy, sztywny. Ja powiem, że to by było trzeba spytać o to zawodników. Oni wiedzą dokładnie. Ja co prawda nigdy nie startowałem w triatlonie, ale wiem właśnie, że przejście z wody na rower to jest ponoć straszne, no straszne przeżycie, ale oni trenują, no jakoś sobie radzą. Bardzo dziękuję. Być może będziemy mieli okazję spytać niektórych zawodników, jak oni to czują. Czyli wiemy już praktycznie wszystko, a Państwa zapraszamy na dalszy ciąg relacji z Pucharu Polski w triatlonie z Dębna. Jedna zawodniczka nie zrzeszona. Jedna nie zrzeszona. W Stanach Zjednoczonych tam wszystko się rozpoczęło. Kiedy to taki słynny Ironman, czyli na takim bardzo długim dystansie rozgrywane były zawody triatlonowe i zresztą cały czas są rozgrywane właśnie jako zawody Ironman. Dystans jest no piekielnie długi, bo 3600 metrów pływania, 42 km, 180 km jazdy na rowerze i kończą zawodnicy startem biegu maratońskim 42 km, 195 metrów.